kochani, słuchajcie, ja już jestem po treningu i pozdrawiam was bardzo pięknej, wspaniałej, słonecznej, ale niestety smutnej Chorwacji. Dlaczego smutnej? No, niestety wszyscy o tym wiemy, Chorwacja odpadła już z tego turnieju. No, natomiast u nas w Polsce i nie tylko, panuje wielka, wielka euforia. Awansowaliśmy do ćwierćfinału, coś niesamowitego, stworzyliśmy kawał wielkiej historii, a może być jeszcze więcej. Słuchajcie, piszą do mnie ludzie z Francji, z Szwecji czy Niemiec, po prostu przyjaciele z drużyny, że po prostu gratulują nam tak wspaniałej postawy. No i po prostu aż pytają się, skąd się wzięliśmy, tak? Twierdzą, że euro już jest dla nas, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, no a teraz trzeba iść tylko do przodu. Słuchajcie, no znakomita postawa Polski na tych mistrzostwach, no ale dlaczego? Pierwsza sprawa, myślę, że zawsze zaczyna się od bramkarza. Chciałam tu właśnie parę słów na ten temat powiedzieć. No Łukasz Fabiański, no rewelacja, naprawdę gra niesamowite mecze, daje nam te zwycięstwa. Niesamowite parady no, normalnej klasy światowej. No ale właśnie Łukasz Fabiański, no ale przed nim był Wojciech Szczęsny. On te mistrzostwa zaczynał, no niestety dopadła go no dość niefortunna kontuzja, ale na pewno bolesna. Ja coś, słuchajcie, o tym wiem, wydaje mi się, że czuję się naprawdę, naprawdę źle, ponieważ no jak wiadomo, taka kontuzja, która po prostu jest na parę dni, a potem już jej nie ma, no a niestety no, miejsce w ramce już ma, że tak powiem, zabrane i Łukasz Fabiański ten tak łatwo nie odda. Ja, słuchajcie, miałam taką sytuację no swoje tak jakby przygodzie czy karierze piłkarskiej, gdzie grało się bardzo, bardzo ważnym z Lyonem. No ja niestety na treningu doznałam dość błahej, ale niestety bardzo bolesnej kontuzji, która mnie z tego meczu właśnie wykluczyła i wydaje mi się, że tutaj Wojtek Szczęsny czuje bardzo duży niedosyt. No i wydaje mi się, że jego też powinniśmy w jakiś sposób zrozumieć, ale też wiem, że Wojtek Szczęsny na pewno bardzo mocno dopinguje Łukasza Fabiańskiego. No i słuchajcie, mecz z Portugalią. Podobno znakomita drużyna, ale słuchajcie, wydaje mi się, że mocna tylko w nazwie, ponieważ no jakby nie patrzeć, Portugalia no nie zachwyca, tak? Na tych mistrzostwach nie grałoby się tej piłki, którą powinni. Natomiast jak wiemy, jest tam wspaniała drużyna, tak? Czyli jest tam Cristiano Ronaldo, który naprawdę daje z siebie może nie maksa, albo być może próbuje, ale już nie może, więc wydaje mi się, że to jest tak jakby jedyne zagrożenie dla naszych obrońców, czyli dla Pazdana i Glika, ale wydaje mi się, że na pewno damy sobie z tym radę. Słuchajcie, no wydaje mi się, że w tej chwili nie ma drużyny, której moglibyśmy się bać. Zremisowaliśmy z Niemcami, gramy znakomicie, więc teraz już tylko głowy do góry i gramy dalej. Do boju Polsko, a ja, słuchajcie, jestem już gotowa na mecz. Barwy narodowe są. I w Chorwacji kibicujemy. Jazda, panowie!